Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest minister rodziny i polityki społecznej Marlena, a w domu Magdalena Maląg. Witam serdecznie. To musi Pani wytłumaczyć to imię. Marlena Magdalena. Dla domowników jestem Magdalena, Magda czyli, a dla wszystkich w pracy jestem Marlena. No dobrze, a dla nas jest panią minister i Donald Tusk mówi tak, to fantastycznie, że chcecie dać 800+ zamiast 500+, ale po co czekać tak długo, dajmy to już teraz na Dzień Dziecka, na pewno się uporamy. No i pytanie pani minister, to może tak, może dajmy już teraz, ludzie będą mieli więcej pieniędzy na wakacje. Panie redaktorze, myślę, że kuglarstwo Donalda Tuska to już wszyscy znamy. Donald Tusk miał swoje 5 minut. Rządził 8 lat krajem. Jakoś polskie rodziny nie mogły tego odczuć pozytywnie. Raczej przede wszystkim sytuacja się pogarszała, więc przede wszystkim my wprowadzamy kolejny program. Ale on zmienił zdanie. Chce naprawić swoje błędy. Mówi, pani minister, panie premierze, panie prezydencie, zróbmy to teraz. Ale ja nie wierzę Donaldowi Tuskowi. Niestety, wszystkie obietnice, które składa, zawsze odnosi się do Prawa i Sprawiedliwości. Nic sam nie zainicjuje. Jedyny program, który Donald Dlaczego Tusk... Dlaczego zainicjował teraz na przykład pomysł, żeby nie 30 tysięcy, jak wprowadził rząd, tylko 60 tysięcy wynosiła kwota wolna od podatku. A ile to, panie redaktorze, była kwota wolna za Donalda Tuska i ile wzrosła 3091 przez... zł. No właśnie, a ile wzrosła przez ten czas sprawowania władzy? Panie redaktorze... Ale on zawsze pani odpowie. Wzrosła co prawda tylko o 2 zł, ale wtedy inflacji nie było. Ja myślę, że czasami Donald kłóci się samym sobą. Po prostu jedyny program wyborczy, który Donald Tusk prezentuje, to jest dorwać się do władzy. Dobrze, ale... i przywrócić to, co było przed rokiem 2015. Ale zauważyła pani minister, że pani nie odpowiedziała na pytanie, tylko odpowiedziała na pytanie o Donalda Tuska. To teraz zostawmy Donalda Tuska na boku. I to ja zadam pytanie, jakby go nie zadał Donald Tusk. Po co czekać tak długo? Po co czekać do stycznia, skoro możemy dać to już w czerwcu, w lipcu? Dzieciaki będą miały, rodzice będą mieli więcej pieniędzy na wakacje. Dzieciaki będzie można wysłać na kolonie, być może, bo te 300 zł na dziecko poprawi ich sytuację. Dlatego, że nasza polityka jest przemyślana, konsekwentna i ten plan realizacji od 1 stycznia jest najbardziej optymalny. Dzisiaj w tym trudnym czasie przecież wsparcia dla polskich rodzin cały czas są realizowane. Co to znaczy, że on jest optymalny? To znaczy optymalny dla kogo? No bo raczej nie dla tych rodzin, które... Znaczy, pani minister, jak pani mi chce zaproponować, że pani mi da 300 zł... teraz, albo da mi 300 zł za rok, to ja powiem tak, to może teraz. Ale przede wszystkim my dzisiaj już konkretne środki przekazujemy, bo przecież nie tylko program jest Rodzina 500+, mamy rodzinny kapitał opiekuńczy, mamy inne świadczenia i dobry start, a więc w naszej polityce to, co jest przygotowane, to przede wszystkim, że od 1 stycznia zmieniamy, czyli nowa odsłona programu 500+, będzie to 800+ dla rodzin. Ale dlaczego abyśmy... od 1 stycznia? Proszę wytłumaczyć tylko to. Dlaczego od 1 stycznia, dlaczego nie wcześniej? Dlatego od 1 stycznia, że tak mamy zaplanowany przede wszystkim w planie budżetowym. To jest pierwsze. Nasze decyzje, tak jak powiedziałam, są przemyślane i to wsparcie, które dzisiaj do rodzin jest, różnie w postaci tarcz antyinflacyjnych i wszystkie wsparcia, które Polakom przedstawiamy, kolejne odsłona 500+ jest od 1 Pani stycznia. Nie ma w tej chwili w Polsce nikogo, niemalże nikogo, komu by się nie podobało 500+. Natomiast jedną rzecz trzeba też zauważyć. Z pewnością nie pomogło to nam na demografię. Prawda? Powiem tak, nieprawda, dlatego to ja że... To ja pani powiem może, ile, jak bardzo nam pomogło. Rok 2017 to był ten pierwszy i jedyny rok, kiedy widzieliśmy pozytywne skutki. Być może to było związane właśnie z programem 500+. Wtedy urodziło się niemal tyle samo ludzi, co zmarło. To znaczy zmarło 900 osób w Polsce więcej niż się urodziło, ale jak na Polskę to fantastyczny wynik. I to było 403 tysiące dzieci się urodziło. Ale czy pani wie, ile w zeszłym roku się urodziło dzieci? Tak, wiem, ale pani... 305 tysięcy. To jest prawie 100 tysięcy dzieci mniej. 100 tysięcy dzieci mniej, mimo obowiązywania 500+. A czy pani wie, jaki jest bilans rządów Prawa i Sprawiedliwości? Żeby była jasność, ja nie twierdzę, że PiS zabija ludzi. Naprawdę, to nie to. No, na pewno nie zabija ludzi. Ależ ta liczba jest, powiedziałbym, dość symboliczna. No dobrze, niech ja to powiem. 666 tysięcy. Tylu Polaków jest mniej, a w każdym razie było mniej 31 grudnia
ostatniego 2022 roku w porównaniu z grudniem 2016. Panie redaktorze, mieliśmy już nie przywoływać Donalda Tuska, rządów liberałów. Tusk wybijał tych ludzi. Ale nie, ale stop. Ale musimy wrócić jednak, dlaczego taka sytuacja jest, dlaczego dzieci rodzi się tyle, ile się rodzi. Przede wszystkim, kiedy spojrzymy na program 500+, to warto też pochylić się, są takie ciekawe analizy profesora Jana Paradysza, który pokazuje, co byłoby, gdyby programu 500+ nie było. Ale przede wszystkim, skąd bierze się ta sytuacja negatywna, jeżeli chodzi o demografię. Czy panią naprawdę nie martwi to, bo zupełnie nie, poważnie. Nas martwi, dlatego... Panią minister, pytam Marlenę Maląg, minister polityki społecznej, rodziny i polityki społecznej, ponad 600 tysięcy, prawie 700 tysięcy Polaków mniej mamy, dlatego że umierają starsi, nie rodzą się, dlaczego rodzi się tyle dzieci, a nie więcej, bo nie ma takiej możliwości, żeby urodziło się więcej, skoro w czasie transformacji, lata 90., kiedy szalała inflacja, kiedy szalało bezrobocie, mieliśmy przecież wtedy szalejące bezrobocie, nie zadbano o to, aby inwestować rodzinę, aby wspierać rodziny. I tutaj, panie redaktorze, Polacy nie mogli liczyć tak naprawdę, ale to właśnie przekłada się. Demografia to jest statystyka. To przez Tuska nie rodzą się dzisiaj dzieci? Dlatego, że nie było prowadzonej polityki prorodzinnej. Ale 30 lat temu. I dlatego ta polityka spowoduje to, że umiarkowanie rządził. Nie rodziły się dzieci. Nie mamy tej fali przede wszystkim odbudowy tej odskoczni, kolejnego wyżu demograficznego i z tą sytuacją my naprawiamy tą sytuację. My jakoś nie naprawiamy. No jeżeli rodzi, ale pani minister, no zaraz, no to porozmawiajmy o faktach, bo ja rozumiem, że wy chcecie naprawić, okej? Okay? Co do tego z tym nie będę polemizował, ale jak ja patrzę na te przerażające dane, to rzeczywiście od 2017 roku, czyli sytuacji sprzed już prawie 6 lat, co roku rodzi się mniej dzieci, co roku mniej, 20-30 tysięcy mniej niż rok wcześniej. To doprowadziło do tego, że przybywa nie tylko z powodu COVID-u liczba zgonów, do tego, że nas jest 700 tysięcy mniej. 700 tysięcy. To znaczy tak, jakby nam wyparowała Łódź. Ale możemy, oczywiście, jeżeli nie będziemy prowadzić konsekwentnej polityki prorodzinnej, czyli na to, żeby młodzi ludzie wiedzieli, na co mogą liczyć ze strony państwa, a panie redaktorze, dobrze, myślę, że tutaj się zgodzimy, to zostawmy, że... Zostawmy 500, proszę, przepraszam, bo ja mam całą masę pytań do pani i później będą słuchacze zaniepokojeni, dlaczego te inne pytania nie padną. Pani minister, czy potrafi pani przeżyć za 715 zł miesięcznie? Panie redaktorze, kryteria dochodowe... Kryteria dochodowe, które są przede wszystkim podane. Bo pan Jacek Skubieszowa, wsparcie... mój skądinąd kolega, mój znajomy, który jest niepełnosprawny, stoi przed takim oto dylematem. On dostaje 715 zł. Nie ma renty, dlatego że kiedy uległ wypadkowi, był bezrobotny, więc nie ma renty. Dostaje 215 zł zasiłku pielęgnacyjnego z opieki społecznej oraz 500 zł tak zwanego świadczenia uzupełniającego z ZUS-u. To jest to, które wydaliście, tak, PiS wprowadził. Notabene, czy ono będzie podwyższone? Czy zamiast 500 dla niego będzie też 800+? Jeżeli chodzi o to, teraz tak po kolei, jakbyśmy uporządkowali. Ale pani minister, będzie czy nie będzie, bo musimy przejść do internetu tylko prosto. Ale przede wszystkim wprowadzamy nowe świadczenie wspierające. Czyli nie będzie. I będzie wdrażając czyli konwencję będzie, o prawach osób niepełnosprawnych, nowe świadczenie, RMF które 24, będzie wysokości interia.pl. dwóch rent socjalnych. RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Zapraszam serdecznie. Znaczy, gdybym był Jackiem, pozdrawiam cię Jacku serdecznie i wszystkich państwa, którzy są w podobnej sytuacji, to nie wiedziałbym, czy dostanę te pieniądze, czy nie, uczciwie powiedziawszy. Panie redaktorze, i myślę, że pan redaktor dobrze wie, że ustawa o świadczeniu wspierającym, która jest już w Sejmie, to nie jest zapowiadana ustawa, jest w Sejmie, drugie czytanie i najprawdopodobniej trzecie będzie na następnym. Jest wiele progów niepełnosprawności i oni nie wiedzą, w jakim progu się znajdą, w jakim i ile będą mogli dostać tych pieniędzy. Przede wszystkim ta ustawa jest ustawą wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób niepełnosprawnych i to jest zdecydowanie... Zaraz, czy ta ustawa, sekundę, ale uprośmy, czy te pieniądze, które oni mają dostać, skasują dotychczasowe świadczenie uzupełniające, te 500 zł? No nie skasują, to świadczenie dalej będzie pobierane.
Jak to będzie obok tego, oprócz tego? Tak, bo świadczenie wspierające jest świadczeniem, które będzie w zależności od tego, jaką potrzebę wsparcia dana osoba potrzebuje, a więc będzie kilka progów. W ustawie mamy zapisane... Dobrze, kiedy oni dostaną te pieniądze? Bo wie pani, naprawdę 700 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2024 roku planujemy wdrażanie tej ustawy. Od 1 stycznia będą szły pieniądze do tych ludzi? Po ustaleniu potrzeby wsparcia oczywiście. Dobrze, ale czy wie pani, bo jak dawaliście 500+, co było bardzo skomplikowaną operacją, umówmy się, bo to jednak trzeba było policzyć te dzieciaki, dostać, podać wszystko i tak dalej, zwłaszcza ze względu na skalę. Tutaj skala jest dużo mniejsza. To jest pytanie, czy ci ludzie dostaną pieniądze, bo wie pani, ja powiem tak, u nas w Polsce zajmujemy się wszyscy niepełnosprawnymi tylko wtedy, kiedy oni protestują w Sejmie. Nie, nie zgodzę się. Ja mam już tego, szczerze powiedziawszy, serdecznie dosyć. Mam takie poczucie, że my powinniśmy tym ludziom raz a dobrze pomóc, zbudować system i nie skazywać go na żebry. On akurat nie żebra, żeby była jasność. To nie jest ten przypadek. Dobrze, on ma mamę, którego jakoś pomagał w życiu, tylko ten człowiek ma prawie 50 lat. Ale panie redaktorze, przede wszystkim musimy, stańmy w prawdzie. System, który wprowadza Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o system wsparcia osób niepełnosprawnych, spójrzmy, to Fundusz Solidarnościowy i jego programy, tutaj i asystencja, opieka wytchnieniowa, ale także tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych. To wszystko na razie ma być, a ja pytam o to, to jest, to jest. No to jest w tej chwili tyle, że Jacek dostaje miesięcznie 715 zł. Renta socjalna, która rośnie, jest waloryzowana rokrocznie, jest na poziomie minimalnej emerytury, ale także wprowadzamy świadczenie, o którym mówię, jako kolejne kompleksowe wsparcie, przede wszystkim patrząc na to, że dajemy osobom niepełnosprawnym prawo do godnego życia. I nie jest to, bo tutaj warto o tym powiedzieć, że nie jest to przede wszystkim wprowadzone, wymuszone przez protestujących w Sejmie. Dobrze, absolutnie to nie. To nie jest wymuszone i dlatego Jacek nie dostaje większych pieniędzy, to jest jasne. Ja mam do pani inne pytanie. Ja rozumiem, że pani nie kandydowała do Sejmu, a może pani kandydowała, tylko się pani nie dostała w 2015 roku. Nie kandydowała. Natomiast wtedy PiS szedł do wyborów z programem, który ogłosił nam niemal rok wcześniej. To były czasy, proszę państwa, się programy partyjne ogłaszały rok wcześniej, w którym domagał się wprowadzenia zerowego podatku VAT na ubranka dziecięce. A wie pani, ile teraz wynosi podatek VAT na ubranka dziecięce? Wiem, ile 23%. Wiem, ile wynosi. Ale... A wie pani, ile mógłby wynosić, bo od zeszłego roku Unia zezwoliła, bo to rzeczywiście wyście tego nie wprowadzili, tłumacząc, że na to nie zezwala Unia Europejska. A wie pani, ile mógłby wynosić? Panie redaktorze, ale czy pani wie, ile mógłby wynosić? Możemy nie wie pani, to ja pani powiem, pani minister. Mógłby wynosić 5%. Ale mamy 23, to jest 18%. Tyle, czyli prawie 1/5 ceny moglibyśmy ludziom odpuścić. Ale to spójrzmy, panie redaktorze, szerzej, w jaki sposób pomagamy obywatelom. Przede wszystkim podatki. Reforma podatkowa w przyszłym roku. No to jest z 17% do 12%. Pomagamy ludziom w ten sposób, że nie... Ale pani minister, przepraszam, to nie ja wam kazałem wymyślać takie programy, tylko wy sami to obiecaliście ludziom. Poszliście do wyborów z hasłem obniżymy VAT, zniesiemy VAT na ubranka dziecięce, tak? Później mówiliście, nie bez racji, że na to nie pozwala Unia Europejska, więc sorry, no, z pretensjami do Brukseli. Ale kiedy Unia zezwoliła na to, no, w pewnym stopniu, bo powiedziała... Ale w pewnym stopniu. Dobrze, nie zero, ale 5%. Ale co robi polski rząd? Ale polski rząd mówi, nie zmienimy polski, tego, nadal będzie 23. Co robi polski rząd? Polski rząd pomaga Polakom w tym trudnym czasie, bo musimy to sobie szczerze powiedzieć. COVID... Polacy nie byli zostawieni sami sobie, tak? To przede wszystkim, nie, no nie możemy, dzięki minister, tej sytuacji może pani mi opowiedzieć mamy również, historycznie... że budujecie drogi, że no budujecie też CPK. Ale ja pytam o ubrankę dziecięce, bo ludzie, którym obiecaliście tę ubrankę dziecięce, co prawda już te dzieci im wyrosły, ale panie redaktorze, COVID, następnie wojna, która toczy się na Ukrainie, Polacy nie zostają sami sobie, nie szukamy włącznika niskie, wysokie ceny, tylko przede wszystkim pomaga powszechnie Polakom, żeby w tym trudnym czasie nikt nie pozostał pytanie, sam. Nie jest to pani nie chce odpowiedzieć konkretnie, ale to może jednak. Ja zadam, a proszę, panie redaktorze. Pani minister, mogę zadać konkretne oczywiście pytanie, na które pani będzie mogła jasno i precyzyjnie odpowiedzieć.
czy w takim razie obniżycie VAT na ubranka dziecięce do 5%. Ale panie redaktorze, było powiedziane, pan premier zapowiedział zmianę w polityce podatkowej, nad tym będziemy pracować czy i nad tymi zapowiedziami, VAT więc na trudno. Na my za chwilę, bo mamy dodatkowe posiedzenie rządu jeszcze w tym tygodniu i będziemy mówić o tych zapowiedziach, które panie zostały minister, przedstawione. Nie usłyszałem odpowiedzi. Ale to jest na to za wcześnie, nie zadam mogę odpowiedzieć przed Radą Ministrów. Pani minister, zaraz. Od 2014 macie to w programie. Chwalić Boga, niedługo będzie 10. rocznica w przyszłym roku. Będziecie ją pewnie hucznie obchodzić. 10. rocznicę niespełnionej obietnicy. Panie redaktorze, możemy wyszukiwać, co można byłoby zrobić, natomiast pokażmy, co zrobiliśmy, nie, czyli minister, te setki ja sobie miliardów złotych, minister, które trafiają dla rodzin. Musimy na tak, to zwrócić uwagę. Tak. Ta polityka prorodzinna, ale ponad 315 miliardów złotych trafiło do polskich rodzin. Za Platformę ile było? Zero. Pani minister, ja nie wyszukuję dziury w całym. Ja nie szukam jakichś niedostatków tam, gdzie ich nie ma. Ja tylko biorę do ręki program Prawa i Sprawiedliwości i widzę, że tego nie zmieniliście, nie zrobiliście, chociaż to jest bardzo proste do zrobienia, bo ma pani rację, przeprowadzenie dużej, skomplikowanej operacji, jaką było wprowadzenie 500+, wymagało sporo wysiłku. Natomiast to jest kwestia jednej ustawy. A obniżenie VAT-u z 23 do 5%. Ale tyle, ile... Znaczy, to by oznaczało, to powiedzmy to ludziom, że każde ubranko dziecięce, które państwo kupują, mogłoby być o 1/5 tańsze. Czyli zamiast 100 płaciliby państwo 80 zł. Panie redaktorze, możemy całą audycję prowadzić o ubrankach dziecięcych, ale nie, pokażmy też Polakom prawdę, jakie wsparcie... A to nie jest prawda to, co jakie powiedziałem? Jakie wsparcie Polacy otrzymują to, co właśnie pani zdaniem, dzięki to jest działaniom pani Prawa minister i Sprawiedliwości. No przecież, panie redaktorze, i programy dla rodzin z małymi dziećmi, bo to jest priorytet, i osłonowe programy w tym trudnym program czasie. Dla rodzin z małymi dziećmi, no to rodziny z małymi dziećmi mogłyby dostać tańsze ubranka, nie dostaną, bo państwo nie chcecie... Ale mają 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy, jest program Dobry Start, wzmocniona opieka nad dziećmi do lat 3 i spójrzmy jeszcze na zmiany w polityce podatkowej, te ubiegłoroczne. 30 tysięcy kwota wolna od podatku, podatek 12%. Pani jakie minister, korzyści dla ale budżetu tego nie rodziców? Wprowadziliście, zgodzi się pani, prawda? Ale zrobiliśmy wiele innych zgodzi rzeczy. Pani, przede wszystkim uszczelniliśmy... To jest nieprawdopodobne, proszę państwa. Znaczy, można przyjść do studia z faktem i spotkać panią minister Marlenę Maląg, która w ogóle nie słyszy, nie widzi. Pani jest w tym momencie jak te małpki buddyjskie. Nie, nie, nie. Widzę, słyszę, nie widzę nie i mówię. Przede wszystkim działania, które podejmujemy, naprawdę służą wszystkim Polakom, pani minister, nie elitom. Ja, pani minister, ja nie... Zaraz. Nie mówimy teraz o elitach, mówimy o ubrankach dziecięcych. Wasz program, nie mój, nie Platformy, nie tego strasznego Donalda Tuska, tylko wasz program. Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Chyba, że pani chciałaby coś źle o prezesie powiedzieć, to proszę. Absolutnie. Ale będą to nie ostatnie słowa pani na tym stanowisku. Nie, panie redaktorze, pan prezes jest architektem tych wszystkich zmian, które wprowadzamy i wprowadzamy je skutecznie. Zerowy podatek VAT-u, a pani nie chce mu wprowadzić. No dobrze, panie prezesie, jakby co, to ja chciałem, pani minister nie chciała. To proszę pamiętać, kto tu jest dobry, a kto zły. Pani minister, pani ma jeszcze przyjaciół nauczycieli? Nauczycielki, koleżanki z no, jestem nauczycielem, życia? Jestem nauczycielem. No i ma pani przyjaciół w zawodzie? Myślę, że tak. No to jak bardzo oni się cieszą z podwyżek, które oferuje im minister Czarnek? No, panie redaktorze, chyba podwyżki, które dla nauczycieli pytam to jest... Pytam o pani koleżanki. Nie pytam o nauczycieli w ogóle. Pytam o pani koleżanki i kolegów z pracy. Ale przecież w ustawie Karta Nauczyciela są minimalne stawki określone i te stawki, które otrzymują nauczyciele, tak naprawdę... Pytam o pani koleżanki. Co one pani mówią? Nie narzekają. Nie narzekają. Nie, nie narzekają. Mówią, moje koleżanki nie narzekają. Nie mówię do pani Marlena czy Magda o niej? Mniejsza z tym, jak mówią, no, Marlena, jakkolwiek nie narzekają. Słuchaj, Marlena, tak dobrze jak teraz, to nam nigdy nie było. Dostajemy takie podwyżki, że po prostu nie wiem, gdzie te pieniądze włożyć. Panie redaktorze, można naprawdę mówić, że szklanka jest do połowy pusta, do połowy pełna. Powiem tak, że ja mam sporo koleżanek i nikt nie narzeka na te... Oczywiście każdy chciałby zarabiać więcej, natomiast my stwarzamy warunki, aby te zarobki nauczycieli były jak najwyższe. I pani im to mówi i oni one kiwają głowami i mówią, tak Marlena, masz rację, tak? A sądzi pan redaktor, że nie ma tych podwyżek? Nie, ja pytam panią, panie koleżanki, to jest nie, moje koleżanki nie narzekają na zarobki. Proszę państwa,
W Ostrowie Wielkopolskim. Już mówię, w Ostrowie Wielkopolskim jest takie miejsce, gdzie nauczyciele zarabiają tyle, że nie narzekają na zarobki. Jedźcie tam, a jak jesteście frajerami i mieszkacie poza Ostrowem, no to sorry, wasza wina. Tak to mniej więcej wygląda w pani relacji. I ja mam do pani jeszcze jedno pytanie. Takie zupełnie poważne. Jak chce pani walczyć z seksualizacją dzieci? Bo bardzo się tym ostatnio przejęliście. Chcecie wprowadzić obywatelski projekt zmiany prawa oświatowego. Notabene on jest bardzo podobny do prawa, które już dwa razy zawetował prezydent, znanego w przestrzeni publicznej jako Lex Czarnek. Jak chcecie wprowadzić ten przepis, skoro prezydent kampania już dwa razy zawetował? Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców, gdzie tą kampanię jest pod patronatem pani marszałek Elżbiety Witek. Powiem tak, jestem pod wrażeniem działań tych oddolnych obywateli do zbierania podpisów pod tym obywatelskim projektem. W dużym mieście, metropolii, nie będę tutaj miasta przywoływała, dyrektor tej szkoły, który notabene nie jest zapewne zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości, widzi realny problem zagrożenia tych dzieci, a jest to szkoła, gdzie jest i szkoła podstawowa, jest liceum, także jest i przedszkole. Patrzy, w jaki sposób organizacje pozarządowe chcą za wszelką cenę wchodzić do szkoły i tak naprawdę negatywny wpływ na odzwierciedlenie na młodzież. Dlatego też rodzice muszą decydować. Dobrze, zgoda. Ale teraz też tak jest. Ja na przykład teraz, bez waszych przepisów, jeśli nie chcę posłać dziecko na wychowanie do życia w rodzinie, bo tak się ten przedmiot nazywał, to go nie poślę. A jeśli chcę, to poślę. No to co tu jeszcze zmieniać? Ale panie redaktorze, tutaj to ja jest... decyduję, ja rodzic. Ale oczywiście, że musi decydować rodzic, bo rodzic wychowuje swoje dzieci, rodzic musi mieć tu pewność, co to dzieje. Po co wasza wielka kampania? Ale nie mogą wchodzić do szkół organizacje pozarządowe, które mają na celu właśnie działanie takie związane z seksualizacją. Czy pani się zgodzi z zasadą, że to rodzice powinni decydować? Tak, oczywiście. No to mogę panią poinformować, bo pani w szkole nie pracuje już od ilu lat? Pani nie jest nauczycielką? Od 2011 roku. Mam wnuki, które chodzą do szkoły. Wie pani, dobrze, tylko że pani nie jest na co dzień z wnukami i pani nie podejmuje za nich, pani nie podpisuje decyzji. Ja tak, ja jestem rodzicem dzieci, które chodzą do szkoły i mogę pani powiedzieć, że bez waszej wielkiej kampanii o seksualizacji dzieci, żadne z moich dzieci, jeśli nie chciało, nie mogłoby chodzić na zajęcia z edukacji seksualnej, na zajęcia z przygotowania do życia w rodzinie, bo tak to się nazywało. Ale przede wszystkim zajęcia do wychowanie do życia w rodzinie zawsze było na zasadzie takiej, że rodzic podejmował decyzję. Mówimy o organizacjach, które wchodzą, których celem jest seksualizacja dzieci. I przede wszystkim niech podejmują decyzję rodzice. Dlaczego się mamy przed tym bronić? Tym bardziej, że bardzo chętnie rodzice podpisują właśnie to pod tą ustawą. Pani minister, bardzo serdecznie pani dziękuję za rozmowę. Dziennikarze to szuje, ale najgorsze szuje to fakty, z którymi się czasami trzeba borykać. Nie, Pozdrawiam serdecznie państwa. Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko, do widzenia.